Mamy dwie butle nitro 1,5-kilogramowe, one są, no, mało tego boosta dają, tak? Tutaj wcześniej miałem ten wyścig nocny, ale jego teraz nie ma, nie ma tej obławy, o to ciekawe. A, pojawiła się tutaj. Zobaczcie, wyścig z wysoką obławą. Dobra, my sobie porobimy teraz wyścigi na poziomie 220 i wyżej, bo za to będziemy mieli więcej expa chyba, czy więcej kasy też. Niewiele mam tych wyścigów, bo tu mam 240. No może być ciężko to dojechać. W tej części świata jeszcze nie byłem, pojedziemy sobie tam. Kurde. Teraz donaty zbieramy na prawnika, żeby wyluce w końcu poszedł do ciuch. Co? Ja nie pójdę do ciupy nigdy. A lud mówi, że wziął Skyline'a. No, Skyline by wyjechał z tego błota tam, nie? Tutaj się zakopaliśmy przez ten napęd na tył. Dobra. Jedziemy w takim razie zrobić ten wyścig. No, tam może być ciężko, będą mieli już dobre furki, więc... Hej, Anna. Jeśli mam ochotę na burgera, muszę po niego wyjść. To nie jest zdrowe. Może idź na plażę i się odpręż. Uwaga, jedna butla. Druga butla. Także mamy teraz dwa strzały z nitra. To nitro się tam po czasie odnawia. No ale... Takie mam wrażenie, że w niektórych samochodach nitro daje więcej, w innych mniej. Ja bym tu gaz zainstalował, to by samochód szybszy był, czy nie? Co on zrobił? Kurde. W ogóle, w tym Need for Speedzie wszędzie światła są czerwone. Zwróciliście na to uwagę? Jak jesteśmy na skrzyżowaniu, to wszędzie są dosłownie te światła czerwone. Możemy sobie tutaj zainstalować skrzynię 5-biegową, 4-biegową, 8-biegową. Tylko tak naprawdę nie wiem, co one w tym Need for Speedzie robią, te skrzynie biegów. Co zmieniają tak naprawdę. No wiadomo, że samochód nie jest... jak mamy skrzynię tam 4-biegową, to nie zmienia tak często tych biegów, tak? I raczej dedykowana do samochodu z większymi silnikami, które mają większy moment obrotowy. Ale czy to naprawdę w tym Need for Speedzie jakiś ma wpływ, czy nie? Oh my god. Czy spoiler można dać? Można oczywiście tu dać spoiler, ale nie dałem, bo wtedy jak nie miałem dachu, to brzydko to wyglądało, nie? Jest w tej części Need for Speed'a Supra? Nie ma. Z tego co widziałem, to nie ma Supry tutaj. Dobra, próbujemy. Załóż mi LPG. W tych nowszych samochodach, gdzie jest zwłaszcza bezpośredni wtrysk, to ponoć się właśnie nie da. Szkoda tych punktów, no trochę szkoda. Myśmy mieli znacznie większy poziom. No jeszcze nie udało mi się ani razu korwecie uciec, więc... No byłem zadowolony, że byliśmy w mieście i jakbyśmy skoczyli dobrze na te tory, to by się chyba im udało uciec. Ale na tory skoczyć ciężko. Dobra, tu muszę cisnąć, bo mam dosyć mocnych przeciwników. Tam już jakieś Lambo chyba widzę z przodu. Lambo bym chciał mieć. Nie wiem, co tam z przodu jedzie, coś bardzo takiego chyba szybkiego już. Woo! Brakuje tutaj jeszcze powera, nie? Zmieni auto na M3. M3 mam troszeczkę szybszą. Ciekawe, czy faktycznie jest różnica, bo mam wrażenie, że ta lepiej przyspiesza.
Czwarta pozycja to nie jest dobra pozycja. Wchodź mi w ten zakręt driftem! Te opony są bardzo przyczepne, nie da się na nich tak ładnie driftem wejść. No to ciekawe, bo w sumie mam tu ustawiony drift na gaz, a jak nacisnę hamulec, to samochód driftuje, jak próbuję... A czekaj, może siłę docisku zmniejszymy. To samochód będzie trochę lepiej przyspieszał może. Zobaczymy. Tak, w locie mogę sobie siłę docisku zmieniać, brawo. To jest Need for Speed, nie oczekujcie tutaj cudów. Jakiejś realistyki, czegokolwiek. Może fura będzie teraz szybsza delikatnie. Podczas jazdy butle napełniają się z powietrza. No tak. Pomijają, przeciwnicy pomijają checkpointy, ja nie wiem. Jakoś im to uchodzi, płazem. Ech, kurde, ciężko. Wiesz, jak kupisz korwetę, to uciekniesz, no trzeba ją najpierw odblokować. Właśnie dlatego brałem udział w pościgu, tak? Żeby mieć jak największy mnożnik, nie? Na przodzie pewnie nawet zniecienia nie ma, nie wiem. Zobaczymy, czy udało się zaliczyć ten wyścig. 16 tysięcy tylko dostałem. Niedobrze. Faktycznie mogłem wziąć chyba tego Skyline'a. Ale już mi się znudził ten Skyline, powiem wam. Już w tylu Need for Speedach go widziałem. Dobra, to co? Mówicie, żeby zmienić samochód. Spróbujemy tą drugą BMW-kę. Ona ma troszeczkę wyższe staty. Zobaczcie, tutaj mamy 237, a tu? Dobra, to ta już jest gorsza niby. Poczekaj, tu mamy więcej mocy według statystyk, tych takich prostych. Tu mam 1,5 mocy, a tu mam 2,3 mocy. No wszystko jest niby lepsze w tej BMW. Przyspieszenie, prędkość, moc. A czemu nie ma tu na przykład prowadzenia, nie? Tu mamy trochę inne chyba prowadzenie. No nie no, ta BMW najnowsza jest już mocniej stuningowana. Więc ona powinna być lepsza. Pyk. Wiesz, mam też... Nie, stronka śmiga normalnie. Na moim Androidzie, Piotr, wiesz? Ta Lucek live.pl jest w porządku. Jak gram na kierownicy, to czuję wibracje? W Forza Horizon tak. Po co ci te butle z nitrem przełączyć na gaz? Właśnie, jakby się przełączył na gaz, to chyba by było lepiej. Spróbuję jeszcze raz swoich sił tutaj, bo faktycznie, żeby zaliczyć ten wyścig, trzeba być chyba na pierwszej pozycji już teraz na tym etapie gry. Wydaje mi się, że na początku ci przeciwnicy troszeczkę wolniej jeżdżą, a dopiero później tak objeżdżają i dopierniczają, nie wiem. Ale to nitro niewiele daje. Trzeba furę stuningować, puszczaj mnie. A, jeszcze jedna rzecz, jak powtarzamy wyścig... Boże, jak powtarzamy wyścig, to dostajemy coraz to mniej kasy z tego, nie? Takie mam wrażenie, że tamta BMW-ka trochę lepiej skręcała. Ta jest taka trochę podsterowna. Chyba idę zaraz na noc, bo tam się najwięcej dzieje. Pojeździmy sobie te wyścigi nocne. A tutaj kasę można zdobywać, tylko wiecie, no jak nie masz po co kasy zdobywać, to jest lipa. Właśnie, ciekawe co by się stało, gdyby złapała mnie policja, a ja bym miał zero kasy, żeby im zapłacić. Nie?
Co zabierają mi furę wtedy, czy jak? Ej, no nie da się tych z przodu dogonić, kurde. No, ale mają też znacznie lepsze samochody, nie? Już ostatnie okrążenie, kurde. Chociaż to Mitsubishi tutaj spróbujemy machnąć. Ach, źle zrobiłem ten zakręt. O jeź, Boże, jak wolno. Naprawdę kupę kasy trzeba tutaj ładować te samochody, żeby je jakoś tam sensownie ulepszyć. Rzeźnia. Siema Konrad, witam cię na drugim czacie. Acura RSX Coupe albo Mazda MX-5 Sprawdź. Jeszcze do Mazda MX-5 nie doszedłem i Acura nie wiem czy mam, ale Acura strasznie mi się podoba z wyglądu. Dobra. Ładna BMW-ka, no fajna jest ta BMW-ka, podoba mi się. Tylko kurde no, za wolna jeszcze jest. Ile tu hajsów padło mi? 36 tysięcy, no i patrzcie, niezaliczony mam ten wyścig, nie? Jak nie, wiesz, nie wygrasz, to niestety. Tutaj mamy sklep z częściami, zobaczmy sobie. Coś tam może wsadzę do niej. BMW, będziesz miał wydatki, no. No jest. Czy pojadę do sklepu z samochodami sportowymi? Tutaj jest tylko jeden taki sklep. To są same samochody sportowe. Dobra, układ wydechowy to nam coś tam da. Nawet dosyć sporo. Układ wydechowy odprowadza gorące powietrze z komory spalania. Im większa efektywność i to wprowadzania, tym więcej świeżego powietrza może zostać wprowadzone do kolejnego cyklu. I to nam bardzo zwiększa osiągi auta. Okej. 16 tysięcy, no strasznie drogie te części są. Mamy turbo doładowanie na poziomie Pro. Lepszego nie możemy mieć. No i nitro mamy już dwa zbiorniki, więc jedyne co moglibyśmy tutaj poprawić to właśnie zawieszenie. Właśnie, bo ja w tej BMW M3 mam zawieszenie to w wersji Pro, nie? I ono jest dosyć dobre. Hamulce, dyferencjał mamy drogowy, to jest spoko. Skrzynia jest ok i sprzęgiełko by się przydało. O, sprzęgło mogę kupić. Dobrze. Zawsze trochę lepiej, nie? Ta beta jest lepsza. No teraz już mamy trochę więcej punktów, więc no, teoretycznie samochód powinien być szybszy. I powinienem sobie dać radę w tym wyścigu, jak myślicie? Opony na tor, to mamy tak. Dobra. Pozdrawiam wszystkich, co są na streamku. Dzięki wam wielkie. Monsuny w tym hicie. No, powiem wam, że tutaj i pada deszcz i dzieje się ogólnie. Dobra, tu sobie, no i dobra, teraz troszeczkę ulepszyliśmy furkę i niby mogę wziąć, niby mogę ich tutaj pokonać, nie? Znowu muszę tam dojechać, kurde. Dobra, zobaczymy, co ta fura teraz potrafi. Wymieniliśmy układ wydechowy, poprawiliśmy i zobaczymy, czy dam radę rozwalić ich na tym wyścigu. Myślę, że powinno być lepiej teraz. Up. Kup starego Civica i tam wstać V12. Nie wszystkie samochody mają wszystkie silniki, wiesz? Dopiero to jest pierwsza BMW, do której mogę wsadzić V12. Nie wiem, jakby było w przypadku Civica, co tam można by było włożyć. No i też jestem ciekawy, jak brzmią te silniki od Hondy, VTeki. Tak słuchając te wszystkie furki tutaj, podejrzewam, że mogą brzmieć bardzo ładnie VTeki. No ale trzeba by było to też sobie sprawdzić, prawda? Dobra, jesteśmy na miejscu.
zawody fabularne robić. Możemy coś tam porobić, pewnie. Tylko poczekajcie, jeszcze tutaj trochę się pobawię z tymi wyścigami, trochę zrobimy obławy i polecimy jakąś fabułę, okej? Dobra. No i... I co, startujemy. Myślę, że będzie spoko teraz. Kolejna osoba pyta się, czy w tym NFS-ie jest Supra. Nie ma niestety. W żadnych nowych grach chyba nie ma nawet Toyoty Supry. Może nowa Supra być. Nie wiem. Dobra, zobaczymy teraz. No niby mam na odpowiednim poziomie furkę. Zobaczymy. Te blokady tutaj lepiej nie zahaczać, bo jest lipa. Zajrzysz! Kurde! Jeden zakręt możecie tak położyć? Kurde! Dawaj, dawaj, tego Skyline'a. Chociaż drugie miejsce. Jeszcze wolne są te furki, nie? Czekam na jakieś Lambo, kurde, Lambo to będzie cisnąć dopiero. Dobra, 500 metra. Do widzenia, kurde. No dobra, druga pozycja. Znacznie poprawiliśmy osiągi samochodu, więc i... Poprawiło się tutaj troszeczkę, nie? Dobra. Czy opłaca się kupić Xbox One X? Teraz mam Xbox One S? Słuchajcie, nie lubię odpowiadać na pytania, co się opłaca, a co nie. Każdy z was powinien wiedzieć po prostu. Mentos. Na Lamborghini będziesz musiał kredyta wziąć. Oj tak. Oj tak. Dobra. No co my tutaj. Patrzcie, dalej mnie zaliczą. Muszę być już tutaj pierwszy, nie? No, trudny wyścig. Trudny wyścig. Dobra. To co, idziemy do nocy. I w nocy mamy parę rzeczy do roboty. Więc chyba co? Zrobimy trochę fabuły, no nie? Fabułkę startujemy.
Okej. Jak wyglądają dragi? Jeszcze dragów nie jeździłem, więc... Ci frajerzy to nie mój poziom. I ty też nie. Okej. Skoro tak mówi... Okej. Co on ma za furę? Naprawdę pożałujesz, że tu jesteś. Co to za gościu? Czy on nie ma tej samej bębki co ja przypadkiem? Nie, on ma chyba starszą, co? I... Tak, porobimy gościa chyba. Moja BMK jest już jest dosyć dobra, więc... Warta na starcie? Kurde, mało brakowało, nie? Co to była za BMK? Ktoś z was wie, co to było? Tamta tego mojego przeciwnika. Mi się wydaje, że to jakaś starsza jest chyba. Ej, zauważyłem, że tutaj jest też większy ruch uliczny niż tak normalnie. Troszeczkę na to narzekałem, że tych samochodów nie ma zbyt wiele na drodze, ale teraz widzę, że pojawiło się ich trochę więcej. Powiem wam, że te opony torowe są chyba do dupy. Na nich się nie da wejść w drifta za bardzo. Wezmę następnym razem inne jakieś. Znaczy na nich myślę, że jest najlepsze przyspieszenie, ale... Czy tym Need for Speed z Bugatti Divo chyba nie ma. Okay. Dawaj, no przecież ja jestem przed tobą, koleś. Dobra. Pięknie. To była M2, czy? Niektórzy piszą, że M2, inni, że M3. M3E91, tak? Okej. Drugi raz to się nie powtórzy. Ciekawe. Dobra. Zmierz się z Oskarem. Oskar pokonany. Łatwy był dosyć. Chociaż może ja po prostu mam dosyć mocno stunigowany samochód, no nie? Dobra, co my tu jeszcze mamy? Jakąś fabułkę? No tutaj coś mamy. Zdobyliśmy sobie trochę reputacji. O, 29 tysięcy. Dobra, chodźmy zobaczyć, czy są jakieś części do mojej furki nowe. Dobra, wiesz, gdzie jest następny wyścig. Już czekają. Okej, jedziemy na następny wyścig zobaczyć. Wow! Co to było? Dobra, przy okazji zobaczymy, czy trzeba mieć tutaj połączenie z siecią, żeby móc grać. Magda, ty coś robisz na necie? Chyba nie.